Musashi Miyamoto, japoński ronin, malarz, poeta i rzemieślnik. Żył od 1584 do 1645 roku. W swoim życiu stoczył ponad 60 udokumentowanych pojedynków i nigdy nie został pokonany przez żadnego szermierza. Miyamoto Musashi wygrał swój pierwszy pojedynek, gdy miał zaledwie 13 lat, gdzie zatłukł dorosłego mężczyznę kijem, co może sugerować, że miał bardzo dobre predyspozycje genetyczne. Co więcej, ten legendarny szermierz był twórcą i jednocześnie największym mistrzem sztuki walki, polegającej na walce dwoma mieczami – krótszym – wakizashi i dłuższą kataną. Większość wojowników używała tylko jednego miecza. Mimo to Musashi Miyamoto rozsławił walkę na dwa miecze w całej Japonii. Przy jednym pojedynku wystrugał sobie grubego kija i użył zamiast miecza, bo stwierdził, że na takiego przeciwnika miecza nie potrzebuje. Kij mu wystarczy. Ogólnie rzecz biorąc, był dobry w tym, co robił. Tuż przed śmiercią Miyamoto Musashi napisał krótkie dzieło zatytułowane Dokodo, co możemy przetłumaczyć jako Ścieżka Samotności lub Droga Samotnego Wyjścia. To w tym tekście można znaleźć wciąż aktualne zasady życia tego wojownika. Dokodo składa się z 21 wskazań i wyraża rygorystyczny, uczciwy i ascetyczny pogląd na życie. Oczywiście zasady mogą mieć zerowe przełożenie na twoje życie. Do tego mógł mieć dobre predyspozycje genetyczne, dlatego nie przegrywał, a mentalność tylko utrwaliła jego przewagę. To tak jak z wielkimi dłońmi Michaela Jordana. Pomimo, że mógłbyś trenować jak on i mieć identyczną mentalność, to nie mając wielkich dłoni nie osiągnąłbyś podobnych wyników. Jeden mały element zmienia wszystko. Akceptuj wszystko takim, jakie jest. Są sytuacje, zmagania, problemy w życiu, których po prostu nie możemy kontrolować. Po prostu nie mamy na nie wpływu. Brak akceptacji takiego stanu rzeczy, próba sprzeciwu, to nie tylko walka w bitwie, której nie można wygrać, ale tworzenie następnych problemów. Przykładowo, gdy ktoś umiera, to obarczanie winą innych tylko tworzy następny czynnik stresujący, który jest jedynie oliwą do ognia w i tak już ciężkiej sytuacji. Powinniśmy być oparciem i schronieniem dla innych, a nie obiektem, który generuje następne problemy. Pomimo, że niektórych rzeczy nie możemy zmienić, to zawsze możemy zmienić nasze podejście do nich. Dlatego lepiej akceptować życie takim, jakim jest. Nie szukaj przyjemności dla niej samej. Często mówi się, że życie dotyczy podróży, a nie celu. Chodzi o to, że często goniąc za czymś zapominamy o innych rzeczach po drodze. I tutaj jest to samo. Powinieneś cieszyć się chwilą i czerpać przyjemność z tego procesu, a nie gonić za przyjemnością za wszelką cenę. Znajdź harmonię zamiast dawać się ponosić emocjom. Aby podejmować właściwe decyzje, musimy najpierw być w pełni poinformowani, a nie działać impulsywnie po usłyszeniu jednej lub dwóch rzeczy. Decyzje, które wynikają z częściowych uczuć, rzadko są dobrze przemyślane. Aby uniknąć złych decyzji, lepiej trzymać się wiedzy, kierować się umysłem i nie reagować na impulsywne emocje. Myśl lekceważąco o sobie i poważnie o innych. Mając obsesję na punkcie siebie, swojego własnego świata, tracisz wiele z prawdziwego świata. Zamiast myśleć o sobie bardziej niż to konieczne, lepiej pomyśleć o tym, co można zrobić dla innych ludzi, zwierząt, planety. Więc po prostu nie bądź centrum świata, a bądź częścią świata, a wszystko będzie lepsze. Żyj oderwany od pragnień całe życie. Im więcej masz, tym więcej chcesz. I takie nieustające pragnienia sprawiają, że pragniemy tylko rzeczy, których nigdy nie zdobędziemy. Co znowu może prowadzić tylko do frustracji i chorych obsesji. Chodzi więc o to, aby być wdzięcznym za to, co masz, żyć nie chcąc więcej i czekać, aż dobre rzeczy przyjdą naturalnie. Nie żałuj swoich czynów. Przeszłości nie można zmienić, a wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się z jakiegoś powodu. A teraz to wszystko jest częścią twojego życia. Jeśli coś zepsułeś, to mogło mieć to duży wpływ na twój rozwój, dzięki czemu zapobiegłeś następnym zepsutym rzeczom. Jeśli raz się sparzyłeś, to możliwe, że już więcej razy się nie oparzysz. Powinniśmy zaakceptować życie takim, jakim jest. Rozważanie rzeczy, które kiedyś zrobiłeś, nie może ich zmienić. Więc po prostu nie trać czasu na żale. To bezcelowe. Wyzbądź się zazdrości. Zazdrość jest formą nienawiści, a życie w niej może cię zniszczyć. Dlatego nigdy nie bądź zazdrosny o życie innych i po prostu bądź wdzięczny za to, co masz. Nigdy nie widzisz całości, zawsze tylko jedną perspektywę. Zazdrościsz komuś pieniędzy, ale nie widzisz tego, że jest samotny, bo wszyscy się z nim zadają dla zysków. A może on ci zazdrości wspaniałych przyjaciół? Gdy odłożysz zazdrość na bok, zauważysz w końcu, jakie jest twoje życie. Zauważysz siebie i przestaniesz marnować swój potencjał na bycie obserwatorem obcych żyć.
Nigdy nie pozwól sobie na smutek z powodu rozłąki. Nie obawiaj się straty. Ciągłe myślenie o smutnym rozstaniu z bliskim nie pozwala nam iść dalej i kontynuować naszego życia. Ponieważ nie ma sposobu na przywrócenie zmarłych, należy ich zostawić w przeszłości. Utonięcie w żałobie, gdy ktoś umiera, nie przywróci ich z powrotem. Wyzbądź się narzekania oraz urazy, zarówno względem siebie, jak i innych. Wielu z nas pociesza narzekanie, gdy coś idzie nie tak. Niestety, robiąc to, żyjemy w przeszłości. I zamiast tego, lepiej pozwolić, aby te złe rzeczy po prostu nas ominęły. Rozmyślanie nad rzeczami, których nie możemy zmienić, tylko przedłuża naszą przeszłość. Nie pozwól, by prowadziły cię miłość i żądza. Nie pozwól sobie na kierowanie się w życiu drogą namiętności czy miłości. Często jesteśmy zaślepieni silnymi uczuciami, takimi jak pożądanie lub coś, co w danym momencie wydaje się być miłością. A będąc zaślepieni, częściej podejmujemy złe decyzje. Dlatego lepiej nie kierować się nimi i polegać na swoim umyśle i wiedzy. Spośród wszystkich rzeczy nie posiadaj preferencji. Pozostań neutralny wobec otaczających cię rzeczy i zjawisk. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie lubić żadnych rzeczy. Chodzi o to, aby zachować otwarty umysł i nie ograniczać się do żadnych preferencji, a tym samym unikać różnych okazji. Bądź obojętny wobec tego, w jakim domu żyjesz. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w dużej willi, czy w małym mieszkaniu, w ogromnej metropolii, czy małej wiosce, w tym czy innym kraju, powinno to być bez znaczenia. Nie powinno to wpływać na twoje postępowanie ani wartości. Użyję takiego przykładu. Jeśli potrafisz wycisnąć 100 kg nad głową, to nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Czy to będzie w jednopokojowym mieszkaniu, czy w wielkiej rezydencji. Tak samo, jeśli jesteś wartościowym człowiekiem, to nie ma znaczenia, gdzie nim jesteś. Po prostu nim jesteś i żadne okoliczności nie mogą tego zmienić. Bądź obojętny na to, gdzie mieszkasz. Życie jest życiem, nieważne gdzie. Najważniejsza w jedzeniu jest jego wartość odżywcza, a nie wykwintność. Powinieneś jeść z konieczności, a nie dla przyjemności. Jedzenie powinno być tylko paliwem, a nie celem samym w sobie. Dzięki niej nie będziesz skrępowany obżarstwem, nie będziesz spowolniony trawieniem, zawsze będziesz gotów do walki. Wyzbądź się starych rzeczy i nie gromadź przedmiotów materialnych. Nie trzymaj się rzeczy, których już nie potrzebujesz. Przywiązywanie do rzeczy ogranicza i zakotwicza nas w przeszłości i naszych pragnieniach. Posiadanie dóbr materialnych nie powinno być związane z poziomem naszego szczęścia. Dlatego lepiej odpuścić rzeczy, które nie służą już żadnemu celowi, nawet jeśli jesteśmy do nich w jakiś sposób przywiązani emocjonalnie. Ufaj sobie i nie bądź nigdy przesądny. Nie postępuj zgodnie ze zwyczajowymi przekonaniami. Większość nie zawsze ma rację, więc nie podążaj ślepo za tym, co mówi tłum oraz inni ludzie. Zamiast tego miej otwarty umysł. Pozwól swoim własnym myślom i przekonaniom mieć miejsce. Twórz swoje pomysły. Nie zbieraj broni dla samych walorów estetycznych, a tylko w celu użytkowym. Nie gromadzić broni ani nie ćwiczyć z bronią poza tym, co jest przydatne. Broń powinna być używana do obrony, a nie do inicjowania bezsensownych ataków. Powinna być tylko narzędziem, więc nie ma potrzeby poświęcać mu zbytniej uwagi. Nie obawiaj się śmierci. Strach przed śmiercią uniemożliwia ci życie pełnią życia. Każdy umiera. Każdy odchodzi inaczej. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest identyfikowanie tego, co cię najbardziej przeraża i podjęcie pracy od tego momentu. Nie pragnij posiadać na starość żadnych bogactw. Ponownie, nie potrzebujemy majątku, aby żyć szczęśliwie, więc zamiast gromadzić rzeczy na starość, lepiej jest żyć chwilą. Dzieje się tak, ponieważ nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka. Skupiając się jedynie na gromadzeniu dóbr na przyszłość, życie tu i teraz może nas ominąć. Szanuj Buddę i bogów, nie licząc na ich pomoc. Powinieneś szanować i patrzeć na bogów, proroków, mędrców, generalnie na każdą siłę wyższą, w którą wierzysz. Powinny służyć ci jako drogowskazy, jednak nie możesz im ufać całą swoją ścieżką życia. Twoje przeznaczenie jest pod twoją kontrolą. Musisz podejmować własne decyzje i podążać swoją drogą. Możesz porzucić swoje ciało, ale nigdy nie porzucaj swojego honoru. Chodzi o to, że wszystkie inne rzeczy są mniej ważne niż honor. Możesz porzucić wszystko oprócz honoru. Podążanie za własnymi przekonaniami i uczciwe życie to jedyny sposób, w jaki powinieneś żyć. Bez honoru nic nie jesteśmy warci. To on decyduje o naszej wartości. Nigdy nie rezygnuj z tej drogi. Droga jest twoją ścieżką życia, rzeczy, którym się poświęciłeś, swoje cele i plany, czynności, które chcesz robić aż do śmierci. Więc kiedy już znajdziesz takie rzeczy, nie powinieneś z nich rezygnować i zaczynać od nowa. Powinieneś raczej wytrwać i pozostać na swojej drodze. Tylko w ten sposób możesz wieść szczęśliwe życie, nie zakotwiczać się w przeszłości i nie żałować. Podsumowanie.
Zasady Miyamoto Musashiego są pełne inspirujących informacji, których słuszność potwierdził własnym życiem. Sam oceń, czy mają sens. Ten legendarny szermierz żył pełnią życia i wszedł do historii na dobre. Zapraszam na playlistę Filozofia, gdzie możesz znaleźć więcej inspiracji. Oceń, skomentuj i do usłyszenia w następnym materiale.